Nowe fakty w sprawie Gersdorf. Następnie, żeby zachować równowagę, przyjrzymy się i obecnym sędziom. A żeby nie mówić tylko tak o polskim bezprawiu, to zajrzymy na chwilę do Wielkiej Brytanii. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak, ta sprawa jest niezwykle bulwersująca, doskonale o tym wiem. Nie chcieliśmy tego poruszać bezpośrednio po tym, co się wydarzyło, z tego względu, nie z tego względu, że jesteśmy z kasty jednej czy z drugiej, że popieramy którąkolwiek, bo nie popieramy żadnej i wiadomo, zgadzam się z tym od samego początku, że reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce są konieczne, jednak nie w taki sposób, w jaki robi je PiS, no bo PiS jedyne co robi, no to wyrzuca jedną kastę, żeby zastąpić ją drugą. I o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy, ale to, co jest tutaj istotne, no to to, że chcieliśmy dać trochę więcej czasu na zebranie większej ilości faktów, no i już są pierwsze filmiki rekonstrukcyjne. Zobaczmy, jak to wygląda. Wiadomości TVP pokazały animację do jednej z hipotez na temat tego, jak doszło do wypadku, w wyniku którego zostały zatrzymane funkcje życiowe motocyklisty na trasie S8. Według tego założenia mąż Małgorzaty Gersdorf mógł zajechać motocykliście drogę. 14 kwietnia na trasie S8 doszło do incydentu drogowego. TVP ujawniła film, na którym widać, że blisko uderzającego w bariery motocyklisty jechał samochód kierowany przez Bohdana Zdziennickiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i męża byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Gersdorf. Wiadomo, że Zdziennicki ani Gersdorf nie zatrzymali się po wypadku i nie udzielali pomocy. Nie zadzwonili nawet na telefon alarmowy, by zawiadomić służby. Oboje utrzymują, iż nie widzieli, że doszło do wypadku. TVP ujawniła film nagrany przez kierowcę ciężarówki. Widać na nim, że motocyklista przewraca się tuż koło pojazdu prowadzonego przez Zdziennickiego, a potem motocykl sunie przewrócony przez długi czas na sąsiednim pasie. Prawdopodobnym jest nawet to, że mógł przetoczyć się przed maską Subaru Zdziennickiego. To jednak na filmie nie jest wyraźne i być może wyjaśni to rekonstrukcja wypadku stworzona przez biegłych. Jednak film z rejestratora kierowcy ciężarówki nie odpowiada na pytanie, co działo się chwilę zanim motocyklista zjechał z pasa i uderzył w bariery. Jedną z możliwych hipotez jest ta, że Zdziennicki mógł zmieniać pas z prawego na lewy, chcąc umożliwić wjechanie na trasę kierowcy ciężarówki i tak znalazł się na jednym pasie z jadącym tam motocyklistą. Taką wersję uznaje m.in. Maciej Kulka, biegły sądowy i instruktor jazdy. Wiadomości TVP pokazały rekonstrukcję opartą na tej hipotezie. Ciekawe są bardzo tłumaczenia tej parki, proszę bardzo. Oboje utrzymują, że nie zauważyli ani motocykla, ani wypadku, a o zdarzeniu dowiedzieli się dopiero później. Małgorzata Gersdorf twierdzi, że widzieli tylko jakąś blachę, która przeleciała obok ich samochodu. Nie mamy zwyczaju kłamać, dodaje. No i tu już też się pojawiły takie memy i komentarze internautów, że wcześniej Gersdorf nie trzymałam świeczki i teraz nie uczestniczyłam w wypadku. Pamiętacie pewnie te protesty sędziowskie, gdzie sędziowie nie powinni uczestniczyć w politycznych... Znaczy, sędziowie powinni być apolityczni i zarzucano jej wtedy, że była i trzymała świeczkę. Ona mówiła, że nie trzymała i wyszło jej zdjęcie i to ze zbliżenia, jak trzyma i mikrofon i świeczkę. Ta kobieta nie ma zwyczaju kłamać. Oczywiście. W każdym razie tak, zbyt często powstawało wrażenie, że są równi i równiejsi. To mówi serwis w polityce. Warto mieć na uwadze to, że oczywiście jest prorządowy, ale warto tutaj też zauważyć istotne fakty, których nie podadzą inne media z oczywistych względów. U nas media mainstreamowe są bardzo upolitycznione i są albo proopozycyjne, albo prorządowe. Zbyt często powstawało wrażenie, że są równi i równiejsi, także gdy chodzi o sprawy tak podstawowe jak bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oto jeden znany dziennikarz, celebryta, przez 6 lat jeździł bez prawa jazdy, drugi też bez uprawnień potrącił staruszkę, ale sąd orzekł, że ta za szybko wtargnęła na jezdnię. Inny pan, który już odszedł, pędził pod wpływem ciężką maszyną przez pół Polski i dostał 2 lata w zawieszeniu. I tak właśnie jest. I możemy odnieść wrażenie, że mówimy tutaj faktycznie o kaście osób, które przynajmniej czują, że ich prawo nie dotyczy.
Kraszko, o którym tutaj była mowa, który sobie jeździł bez prawa jazdy tyle czasu, to jest osoba, która non-stop zapraszała polityków Zjednoczonej Prawicy do swojego programu telewizyjnego i wypominała im, że ich partia łamie podstawowe zasady praworządności. Powinniśmy być państwem prawa i przestrzeganie prawa jest czymś bardzo istotnym w cywilizowanym społeczeństwie. Podczas gdy on przez 6 lat sam łamał tak podstawowe zasady prawa, jak to, że żeby jeździć po drogach publicznych, trzeba mieć prawo jazdy. Już nie mówiąc o tym, jak to prawo jazdy stracił, bo chyba też nie przestrzegając prawa. Nie? Czy się mylę? Czy można stracić prawo jazdy przestrzegając prawa? W każdym razie widać oburzenie internautów na Twitterze. Raczej nie ma żadnych słów usprawiedliwiających tę parę, która była wtedy w samochodzie. Możecie sprawdzić sobie to wideo z ciężarówki, która wjeżdżała wtedy na pas. Nie będę wam może teraz tego pokazywał. Możecie sprawdzić sami, wystarczy wpisać Gersdorf i będziecie mieli. Ewidentnie, moim zdaniem przynajmniej, widać, że ten samochód się co najmniej zwolnił, o ile nie zatrzymał. Zjechał z lewego pasa na prawy, więc mogło to sugerować, że faktycznie wjechali na lewy, nie zwracając uwagi lub zwyczajnie nie widząc motocyklisty. I okej, ten motocyklista mógł jechać 580 na godzinę, wyjeżdżać z załuku i był niewidoczny. Nie mówię, że nie. Być może i tak było. Śledztwo wykaże, kto tutaj jest winny. Mogli spowodować to nieumyślnie. I też by nie poszli przecież za to siedzieć, tylko by dostali jakieś tam małą karę. Ale powinni się do cholery zatrzymać i wezwać pomoc. To jest ich zasrany obowiązek. I nie może być tak, że ktoś, kto jest naczelnym autorytetem prawa w Polsce, sędzia, łamie tak podstawowe zasady prawa. Nie miałaby litości, gdyby była dalej sędzią i skazywała ciebie, jakby była sędzią karnym, za podobne przewinienie. A liczy na litość obecnych. No i na Twitterze się ludzie rozpisali. Teraz uważnie obserwujcie media. Jest dość duża szansa, że kierowca ciężarówki, który był świadkiem, popełni wiadomo co. W piątek po godzinach pracy prokuratury albo jego auto zderzy się z walcem drogowym. Nie sądzę, bo już wyszedł ten film, więc już za późno. Marcin Edo pisze. Strasznie żal chłopaka, jechał szybko, ale swoim pasem. Do głowy nawet mu nie przyszło, że ktoś nagle zablokuje mu całkowicie drogę. Rodzina ma święta. A Gersdorf to kawał z nieczulicy, bestii w ludzkiej skórze, coś ohydnego. Widzieli, co się wydarzyło, huk był nieziemski. Przecież Gersdorf nie ma zwyczaju kłamać. To chyba jest tak, jak mówi. Żeby pozostać jednak neutralnym w tej całej sytuacji, może przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w obecnej kaście sędziowskiej. Zapraszam. Konstytucja to jakby zbiór pewnych norm ogólnych, można powiedzieć, odwołujących się do pewnych wartości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska utajniła oświadczenie majątkowe 5 osób zasiadających w Trybunale. Oświadczenie jej samej utajniła zaś pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Tymczasem ustawa o sędziach Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje takiej możliwości. Nie ma podstawy prawnej do utajnienia oświadczenia sędziego, mówi prawnik. O sprawie wiemy dzięki pytaniom skierowanym do Sądu Najwyższego przez Katarzynę Nowakowską, która skorzystała z przysługującego każdemu prawa do informacji o działaniach władz. Nie wzięło się z ciekawości. Zobaczyłam, że na stronie Trybunału nie ma oświadczeń majątkowych niektórych sędziów Trybunału. Obecnie są w nim tylko sędziowie wybrani przez obecne władze, więc nagle oświadczenia już nie muszą być jawne. To prowokowało do zadawania pytań, opowiada. Nowakowska zapytała o oświadczenie sędziów, które jej zdaniem zostały utajnione wbrew przepisom. Sąd Najwyższy odpowiedział, że nie może wdawać się w polemikę, ale jednocześnie ujawnił informację o oświadczeniu majątkowym prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska co roku musi je składać pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
Dziś jest nią Małgorzata Manowska, powołana do Sądu Najwyższego dzięki dobrej zmianie w sądownictwie. Czym kierowała się Manowska, utajniając oświadczenie Przyłębskiej? Nadanie klauzuli tajności nastąpiło po przeanalizowaniu złożonego wniosku i nie sporządzono w tym zakresie uzasadnienia. Z informacji przekazanych nam przez Sąd Najwyższy wynika, że do takiej sytuacji doszło pierwszy raz. W przeszłości nie zdarzyło się, aby pierwszy prezes Sądu Najwyższego nadawał klauzulę tajności oświadczeniom o stanie majątkowym prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 2015 roku, gdy do Trybunału wybrali ją posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany w Trybunale poprzedziła zmiana przepisów o Trybunale. Ustawą o statusie sędziów 2016 roku PiS m.in. wprowadził jawność ich oświadczeń majątkowych. Przepisy są surowe. Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu przez sędziego. Za podanie nieprawdy grozi kara do 5 lat więzienia. W ubiegłych latach prezes Trybunału Konstytucyjnego nie występowała o objęcie oświadczeń klauzulą tajności, informuje Sąd Najwyższy. W tym czasie Przyłębska składała w sądzie podobne do siebie oświadczenia. We wszystkich deklarowała dom o powierzchni 160 m kwadratowych, basen o wartości 50 tysięcy złotych i samochód. Co się zmieniło w ciągu roku w sytuacji majątkowej Julii Przyłębskiej, że uzasadnia to utajnienie jej najnowszego oświadczenia, zastanawia się serwis Monitor Konstytucyjny, który śledzi pracę Trybunału Konstytucyjnego i jako pierwszy opisał wniosek o utajnienie oświadczenia Przyłębskiej. Monitor wspomina o plotkach mówiących, jakoby Przyłębska miała niedawno nabyć dom pod Warszawą, a tymczasem nadal korzysta z mieszkania służbowego opłacanego ze środków Trybunału. Czy tak rzeczywiście było i czy miało to związek z utajnieniem oświadczenia? Już teraz wiadomo, że nabycie domu pod Warszawą nie pozbawiałoby Przyłębskiej prawa do mieszkania służbowego. Ustawa gwarantuje sędziom Trybunału bezpłatne zakwaterowanie, jeśli na stałe mieszkają poza stolicą. Teoretycznie taki dom w pobliżu Warszawy mógłby jednak wywołać pytania o zasadność korzystania z mieszkania służbowego. Z analizy ustawy o statusie sędziów wynika, że ustawowe unormowanie kwestii składania oświadczeń majątkowych w Trybunale Konstytucyjnym jest kompletne, ocenia przepis Monitor Konstytucyjny. Trudno przyjąć, że ustawodawca, normując tak dokładnie omawiany obowiązek, po prostu zapomniał o wprowadzeniu jednego przepisu albo celowo odesłał do innej ustawy. Wytłumaczenie jest inne. Oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają być jawne, bez żadnych wyjątków, dodaje. W świetle sprawa sytuacja jest więc jasna, podsumowuje swoją analizę przepisów Monitor Konstytucyjny. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna odmówić utajnienia oświadczenia majątkowego prezes Trybunału Konstytucyjnego, a prezes Trybunału Konstytucyjnego powinna odmówić utajnienia oświadczeń sędziów Trybunału. Podsumowując, nie ma podstawy prawnej do utajnienia oświadczenia sędziego. Elementy, normy, które wynikają z tożsamości. Skoro na ten temat wypowiada się Monitor Konstytucyjny, no to chyba powinniśmy zastanowić się nad selekcją osób, które do Trybunału Konstytucyjnego czy do Sądu Najwyższego wchodzą. Warto by było przejrzeć majątki tych osób przed wejściem do tych instytucji i po wejściu. Chociażby w przypadku, kiedy były przeforsowywane ustawy, czy też wyroki Trybunału Konstytucyjnego, interpretacje Trybunału Konstytucyjnego wyjątkowo na rękę Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, chodzi o sprawy chociażby ze strajkiem kobiet. Kiedy to z Trybunału Konstytucyjny przyklepał, że faktycznie Konstytucję należy rozumieć w taki, a nie inny sposób. Chociaż z Konstytucji to jasne nie wynika, to jest tylko indywidualna interpretacja Trybunału, która w przypadku innego sędziego mogłaby być zupełnie inna i zwlekali celowo z tym później długo, utajniając to wszystko, nie chcieli dać mediom do uzasadnienia tego wyroku, żeby przypadkiem nikt tego nie podważył, wypuścili to dopiero wtedy, kiedy sprawa już ucichła i emocje opadły. Totalna bezczelność. Ale no, skoro za dom Przyłębski, która jest prywatnie przyjaciółką prezesa Kaczyńskiego, do której on chodzi z kwiatami, czy tam z winem, już nie pamiętam, ale są zdjęcia, kiedy on tam do niej sobie tak przychodzi, wypowiada się zresztą o niej jako przyjaciółce, no to za jej dom, czy raczej jego dom, bo chodzi chyba o dom jej męża, który jest ambasadorem Polski w Berlinie, tak? O ile dobrze kojarzę, my ze swoich podatków płacimy 40 tysięcy złotych miesięcznie. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mieszka częściej w Warszawie czy w Berlinie? Ona sama przyznała kiedyś, że jej miejscem zamieszkania jest willa, w której urzęduje jej mąż, ambasador RP w Niemczech, Andrzej Przyłębski. Z informacji MSZ-u wynika, że prezes Trybunału Konstytucyjnego formalnie może tam mieszkać, a wynajem willi kosztuje blisko 40 tysięcy złotych miesięcznie. Czy to jest dużo, czy mało? Można dywagować. Można się zastanawiać, okej, no to jest ambasador Polski w Niemczech, to jest funkcja dyplomatyczna i reprezentatywna, więc powinien wyglądać dobrze, godnie, bo nasz kraj dzięki temu wygląda dobrze.
ale w każdym razie 40 tysięcy złotych miesięcznie to jest dwukrotnie tyle, ile zarabia prezydent tego kraju, już nie mówiąc o innych ministrach, czy nawet prezesie Rady Ministrów, panu Mateuszu Morawieckim. Cytując Monitor Konstytucyjny, pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna odmówić utajnienia oświadczenia majątkowego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, a prezes Trybunału Konstytucyjnego powinna odmówić utajnienia oświadczeń sędziów. Tak się jednak nie stało. Ale skoro już mówimy o machlojach w polskim wymiarze sprawiedliwości, przejdźmy może do machlojek, czy też łamania podstawowych praw w Wielkiej Brytanii. A co? Warto pamiętać, że nie tylko w Polsce takie rzeczy się dzieją. Zapraszam. Oprogramowanie zapewnia operatorom dostęp do takich danych jak geolokalizacja, nagrywanie dźwięku, dostęp do wiadomości wysyłanych przez ofiary, rejestrowanie naciśnięć klawiszy. Brytyjskie władze były obiektem ataków oprogramowaniem szpiegującym Pegasus, podał w poniedziałek kanadyjski think tank Citizen Lab. Do ataków miało dojść w 2020 i 2021 roku. Eksperci ustalili również, że oprogramowania użyto wobec m.in. katalońskich polityków i działaczy. Potwierdzamy, że w 2020 i w 2021 roku zaobserwowaliśmy i powiadomiliśmy rząd Wielkiej Brytanii o wielu podejrzeniach w przypadkach infekcji Pegasusem w urzędowych sieciach Wielkiej Brytanii. Należą do nich Kancelaria Premiera i Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty Narodu, podał w poniedziałkowym komunikacie dyrektor Citizen Lab Ron Daybert. Jak podał Daybert, infekcje Pegasusem w Biurze Spraw Zagranicznych są powiązane z operatorami, których Citizen Lab łączy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Indiami, Cyprem i Jordanią. Jeśli chodzi o Kancelarię Premiera w Wielkiej Brytanii, atak miał być powiązany z operatorem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W komunikacie podkreślono, że brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych ma personel w wielu krajach, a podejrzenia dotyczące używania Pegasusa mogły mieć związek z urządzeniami brytyjskich urzędników znajdujących się za granicą i korzystając z zagranicznych kart SIM. Citizen Lab ustaliło także, że w porozumieniu z katalońskimi grupami zajmującymi się kwestiami społeczeństwa obywatelskiego u 65 osób stwierdzono ataki lub instalacje oprogramowania szpiegującego. Ofiarami byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, prezydenci Katalonii, prawodawcy, pracownicy i członkowie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W niektórych przypadkach zainfekowano również urządzenia członków rodziny. Pegasus to zaawansowane oprogramowanie szpiegowskie stworzone przez izraelską firmę NSO Group Technologies. Zostało założone w 2010 roku przez byłych członków izraelskiego korpusu wywiadowczego. NSO Group deklaruje, że Pegasus powstał po to, aby pomóc agencjom rządowym badać i zapobiegać niewłaściwym działaniom na świecie, aby uratować tysiące istnień ludzkich na całym globie. Produkty NSO są wykorzystywane wyłącznie przez rządowe agencje wywiadowcze i organy ścigania do walki z przestępczością, informuje NSO Group. Problem w tym, jak wskazują organizacje dbające o prawa człowieka, na przykład Amnesty International, bywa, że Pegasus jest wykorzystywany do inwigilowania m.in. dziennikarzy, polityków, opozycjonistów czy obrońców praw człowieka. Telefony korespondentów zagranicznych, m.in. dzienników The Wall Street Journal i El País. No i tutaj jeszcze raz powiem, że warto właśnie o tym pamiętać, że nie tylko Polska ocieka tą całą prawną patologią, tylko również takie rzeczy dzieją się i za granicą, i na tym Zachodzie, który tak bardzo lubimy oblewać wszelką taką wizją, że tam się dzieje praworządność, że tam to jest życie takie zachodnie, cywilizowane, że tam jest to, do czego my powinniśmy dążyć. Polska dalej jest krajem centralno-wschodnim, a chcemy być tym zachodem. A tam się dzieją bardzo podobne cyrki. I tutaj również to widzimy. Dobrze, że przynajmniej oberwało się władzy. Dobrze, że oberwało się premierowi Johnsonowi, bo być może przynajmniej w takiej sytuacji nie będą nam mydlić oczu. Bo wiecie, tak jak to jest u nas, kiedy podsłuchuje się opozycyjnych działaczy czy opozycyjnych dziennikarzy, no to zawsze jest później wymówka, że okej, no to robią służby, które robią to zgodnie z prawem, sąd musiał wydać zgodę, gdzie ta zgoda? No to jest tajne, więc nie powiemy, ale no, skoro działamy zgodnie z prawem, to musi być decyzja sądu, spoko. No ale kiedy już to dotyka premiera, dotyka rządu, dotyka władzy, no to retoryka może być inna i miejmy nadzieję, że będziemy mieli taki zachodni precedens. Wiadomo, od Wielkiej Brytanii można się odwoływać. Można mówić, że to nie jest kraj praworządny, bo wyszli z Unii Europejskiej. Tak też pewnie by było, gdyby podjęli inne decyzje, takie jak na przykład delegalizacja takich narzędzi jak Pegasus. Ale będzie to pewnego rodzaju precedens i sprawa, o której będzie można mówić. I na pewno będziemy mówić o tym tutaj, na kanale Bądź na Bieżąco, dlatego koniecznie subskrybuj ten kanał i klikaj dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, lub kliknij lajka na stronie Bądź na Bieżąco na Facebooku.
jeśli oglądasz nas na fejsie. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to przejdź na fejsa i zalajkuj. Jeśli nie oglądasz nas na Facebooku, a na YouTubie, a na Facebooku, przejdź do YouTuba. Zapraszam cię bardzo serdecznie. To właśnie dla ciebie robimy te newsy codziennie o godzinie 6.30 i 18.00. Masz nową porcję świeżych newsów z kraju ze świata. Dzięki dziś serdeczne za dzisiaj. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia o 6.30 i 18.00 każdego dnia. Heja!